Stoję na rozdrożu pomiędzy jawą a snem. Jedna droga prowadzi z powrotem do świata, który za sobą pozostawiłem. Druga prowadzi do miejsca pełnego cieni. Wybór pomiędzy znanym a nieznanym, między pewnikiem a wątpliwościami, powinien być oczywisty. Każdy rozsądny człowiek wróciłby do świata, który zna, zapomniałby o wszystkim, czego się dowiedział i dożył swych dni we wspaniałej niewiedzy. Prawdę mówiąc, jest już na to za późno. Wyboru dokonałem wiele lat temu, gdy rozpoczynałem tę podróż. Nie mogę teraz zawrócić. Stoję na rozdrożu, ale wybrać mogę tylko jedną drogę. Pozostawiam za sobą tę opowieść w nadziei, że kiedyś posłuży komuś innemu za mapę. Ktokolwiek czyta te słowa, powodzenia w podróży. Jeśli postanowisz podążyć moimi śladami, odszukaj mnie. Brian Westhouse. Jesteśmy gotowi, wędrowcze. Wkrótce rozpocznie się twoja podróż. Podążaj za mną. To koła mani z inskrypcją błogosławiącą Om Mani Padme Hum. Te drzwi prowadzą do drugiej części klasztoru. Przygotowania są już na ukończeniu. Wkrótce rozpocznie się rytuał. Medytuję. Nie powinienem mu przeszkadzać. Musieli. Musieli mnie zauważyć, przestali szeptać. Medytuję, nie powinienem mu przeszkadzać. Przygotowania są już na ukończeniu. Jesteśmy gotowi do rytuału. Wędrowcze, wstąp na podwyższenie. Co ty tu robisz? Nie wolno ci tu być. To cię dopadnie.
ja. Nie. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Skąd się tu wziąłeś? Wracaj, skąd przybywasz. Prędko, nie możesz tu zostać. Ale ja nie wiem, jak wrócić. Już to jest. Coś ty zrobił. Coś ty zrobił. Co masz na myśli? Co? Odśnienie. Boże, co to jest? Co? Nie, nie, nie! Podobno każda opowieść ma początek i zakończenie. W większości przypadków może to być prawda. Czasami jednak jedno i drugie sprowadza się do tego samego. Nazywam się Zoe Castillo. Z reguły nie jestem taka blada, ale z reguły nie jestem też w śpiączce. To mój ojciec, Gabriel. Na całym świecie ma tylko mnie. Matka zmarła 15 lat temu. Nie mam też rodzeństwa. Będzie bardzo samotny, gdy mnie zabraknie. Chciałabym móc z nim ostatni raz porozmawiać. Powiedzieć mu, że wszystko będzie dobrze. To byłoby jednak oczywiście kłamstwo. Mogłabym powiedzieć jedynie: żegnaj. Leżę w tamtym łóżku, ale mówię do was stąd. To się chyba nazywa przebywanie poza ciałem. Nie wiem, czy ktokolwiek mnie słyszy. Ostatnio jednak zetknęłam się z kilkoma głosami z zagrobu, co mi więc szkodzi spróbować. Dzieją się złe rzeczy. A wszyscy, którzy znają prawdę, już nie żyją lub zapadli się pod ziemię. Gdyby tylko udało mi się do kogoś dotrzeć, może dałoby się coś zrobić. Jeśli mnie słyszysz, słuchaj uważnie. To bardzo, bardzo ważne. To może być najważniejsza sprawa w historii. Musisz mi wybaczyć rozpoczęcie od wyświechtanego frazesu. Cała sprawa zaczęła się, gdy... W związku z czym pechowa krowa wybuchła. Ryan? Muuu! To się nazywa pikantny kotlecik. Błądzić jest rzeczą ludzką, wybaczać krowią. Dobra, kończą mi się dowcipy o krowach. Dzięki, Diane. Jako przyczynę karambolu, w którym wykoleił się miejski ekspres, podano zakłócenia. W wypadku zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych. Świadkowie twierdzą, że ciężarówka dostawcza straciła połączenie z siecią, a systemy sterowania ręcznego zawiodły, doprowadzając do zderzenia. Wypadek zbiega się w czasie z publikacją nowego raportu CTU, według którego istnieją niepodważalne dowody, że powodem zakłóceń są plamy słoneczne. Raport został już skrytykowany przez wiele... Zoe! Co to było? Jakaś reklama środka antywirusowego.
Krykiet powrócił do swej ojczyzny, a żyjątka zaliczają punkty w tempie śmigacza. W pierwszych rundach nasi zawodnicy rzucali naprawdę od... Zoe, masz wiadomość. Komórka piszczy. Teraz widać korzystne efekty letniej zmiany na ławce trenerskiej. Przypomnijmy, że żyjątka zwolniły trenera... Mam wiadomość na komórce. Na razie to nie grozi. Drużyna gości nie mogła dorównać gospodarzom, mając problemy... To automatyczne przypomnienie od... Cholera, trening, muszę się spieszyć. Kapitan ekipy z RPA nie mógł uwierzyć, że jego drużyna zgromadziła zaledwie 86 punktów przy 6 autach w pierwszych 25 seriach rzutów. Czy goście mają jakąkolwiek szansę na odwrócenie losów spotkania po południu Raja? Cuda w krykiecie się zdarzają, no i zawsze może się rozpadać. Dzień dobry, Zoe. Tata? Ty wciąż w domu? Dopijam kawę. Pociąg rusza o 1:00. Postanowiłem więc sobie trochę pospać. Pociąg? Jaki pociąg? Do Bombaju. Bombaju? Zoe, już zapomniałaś? Rozmawialiśmy o tym we wtorek. Jadę w interesach do Bombaju. Teraz pamiętasz? A, Bombaj, no tak. Tylko myślałam, że to w przyszły... Zaraz. Dziś mamy czwartek? To żałosne. Nawet nie wiem, jaki mamy dzień. Przynajmniej wstałaś przed południem. To już coś. Jakie masz plany na poranek? A raczej na jego nędzną resztkę? Idę na trening. Widzisz, istnieją jeszcze sprawy, które cię pasjonują. Dużego wyboru nie mam. Jeśli nie pójdę, to znowu będę przeglądała oferty pracy i zamartwiała się tymi, do których nie mam kwalifikacji. Skoro tak to cię martwi, to czemu nie wrócisz na uczelnię? Tato, nie zaczynaj. Przykro mi, Zoe, ale tutaj też najwyraźniej dobrze ci nie jest. Zmień może kierunek. W Kapsztadzie uczą przecież nie tylko biotechnologii. Albo pójdź na całość i zmień uniwersytet. Pomogę ci. W Bombaju mają świetną szkołę bioinżynierii. Mogę tam zajrzeć podczas wyjazdu. Już o tym rozmawialiśmy. To niestety nie jest takie proste. Sądzisz, że brakuje mi celów życiowych, ambicji? Ja po prostu nie wiem, czego chcę. Nie możesz tego uszanować? Potrzebuję czasu. Dobra, nie będę nalegał. Cieszę się, że jesteś w domu, Zoe. Ale serce mi się kraje, gdy widzę cię w takim stanie. Uwierz, że mnie też nie jest z tym dobrze. Muszę się pospieszyć. Spóźnię się na trening. Udanej podróży. Chwila. To kiedy w końcu wracasz? Jeszcze nie wiem. Może to wszystko chwilę potrwać, zależnie od... to by cię nie zaciekawiło. Jakby co, zawsze możesz zadzwonić. Jeśli nie odbiorę, to znaczy, że jestem na spotkaniu lub w budynku poza siecią. Oddzwonię najszybciej, jak będę mógł. Cześć, tato. Żegnaj, kochanie. Bądź grzeczna. Jasne, jasne. Cześć. Trzymaj się ciepło. Mam zamiar. Żegnaj. Cześć, Zoe. Witaj, kocie. Gdzie to się tak śpieszysz? Cześć, Liv. Na trening. Jestem trochę spóźniona, więc... Słuchaj, mam tu coś, co powinnaś zobaczyć. Nie śpieszy ci się, prawda?
Nie mogę się znowu spóźnić, bo Jama udzieli mi kolejnego wykładu o braku zaangażowania. Dobra, kocie. Wpadnij później. Naprawdę musisz to zobaczyć. Jasne. Zajrzę po zajęciach. Zoe! Cześć. Wyszłyśmy na spacerek? Coś w tym rodzaju. Postanowiłam wyskoczyć na szybki trening przed lunchem. A ty nie powinnaś już tam przypadkiem być? Owszem. Trochę się spóźniam. Pośpiesz się. Jama nie będzie zadowolona. Przecież wiem. Już idę. Dobra, do zobaczenia na miejscu. No, no, jesteś. Dla odmiany o czasie. Wiem, że czasami się spóźniam i przepraszam za to. Nie chcę marnować twojego czasu. Marnujesz w ten sposób również swój czas. Skoro nie masz do tego serca, to po co się męczyć? Masz ogromny talent, ale przy braku zaangażowania i pasji na niewiele ci się zda. Sztuki walki nie są już dla mnie takie ważne. Nie zajmują mnie tak jak kiedyś. Chciałabym przejawiać do nich większą pasję, ale nie mogę. W takim razie zastanów się, czy nie lepiej zająć się czymś innym. Ale zostawmy to na razie i zajmijmy się dzisiejszą lekcją. Gotowa? Naprzód! Koncentracja, Zoe! Świetnie. Tak, byle tak dalej. Blokuj, Zoe, blokuj. Doskonale, Zoe. Nieźle, Zoe. Ale to trening czyni mistrza. Zacznijmy jeszcze raz. Nie, chyba na dziś mam dosyć. Dobrze. Będziemy kontynuować jutro. Spróbuj tym razem się nie spóźnić. Zoe! Niesamowite. Ta wizja mnie śledzi. No i czy Jama w ogóle włącza ten ekran? Chyba nie. Robi się dziwnie.